Mariusz, przed świętami w domu także malujesz jaja? Nie, no to już jest rola młodszego brata, ja przyjeżdżam już na gotowe do Poznania. No ale przyznam, że masz artystyczny talent, to wygląda fajnie. No dziękuję, ale przyznam szczerze, myślałem, że nie mam zdolności manualnej. No coś tutaj namalowałem, na razie jeszcze nie wiem co to jest, ale spokojnie, jeszcze nie skończyłem. No jak widać, starałem się zachować tutaj lojalność i być zespołem Miedzi. Przede wszystkim przed tym meczem teraz z Zawiszą Bydgoszcz, gdzie pojedziemy walczyć o 3 punkty, więc zrobiłem tak mniej więcej. Nigdy nie byłem z plastyki za dobry, ale chciałem, żeby to jakoś tam wyszło i skonsolidować się z drużyną Miedzi Legnica i z zawodnikami, z całą drużyną, i żeby walczyć 3 punkty w Zawisze. Są to jedne z ważniejszych w Polsce świąt i żeby te święta wielkanocne spędzić z rodzinami, przede wszystkim zdrowo i spokojnie, i w atmosferze takiego, powiedzmy, po tych meczach, wracając do meczu, wyluzowania i gdzieś tam oddychnięcia lekkiego i przygotowania się do następnych meczów. Przy okazji chciałbym życzyć wszystkim sympatykom Miedzi Legnica zdrowych, spokojnych świąt i sukcesu naszego klubu w czerwcu, żebyśmy mogli wszyscy świętować awans do Ekstraklasy.